Nie, Tera Dave z Ameryki, bo to akurat od Mr. Beasta takie smooth przejście do dalej amerykański content, ale trochę polski, tak? USA versus Polska, iPhone. Nie wiem co to jest, ale sam tego Dave z Ameryki, fajny, nie? On ma N-word pasa, więc no, to jest gigaczat. Też uważasz, że każdy Amerykanin ma iPhone'a? Bo pamiętam, że kilka lat temu Nie wiem. przyleciałem do Polski i się dowiedziałem, że istnieje taki stereotyp, Znam że zaspanym. każdy Amerykanin ma iPhone'a. I bardzo często, jak rozmawiałem z Polakami, to oni mi zadawali to pytanie, czy to jest prawda, że Spoko, Amerykanie inżynier, spoko. bardzo, bardzo, bardzo lubią iPhone'y. I na początku myślałem, ja chyba nie do końca się z tym zgadzam, ale tym więcej czasu spędzałem w Polsce, to No tym bardziej nowa. zauważyłem, że w Polsce A nowy odcinek tego trollowania na Zoomie, spoko, to se może obejrzymy. bardzo mało osób mają iPhony. I potem jak wróciłem do Stanów, to zauważyłem, że o, tak, Nie, nie chyba wolno. każdy w Stanach ma iPhona. I to nie jest tego stereotyp, ale to jest prawdziwe. I Każdy dodatkowo. Amerykanin ma iPhone'a, a według ciebie widzę, każdy Polak ma 100 ml wody na czarną godzinę, tak? W sumie jest w tym chyba prawda. Bardzo często Amerykanie uważają, że jak Czy ja nie ma. mam albo miałem iPhone'a? Nie. Ja znam jedną osobę albo dwie, co mają. Wy znacie kogoś z Ipchora? Masz iPhone'a, to jesteś A największy. nie, trzy, bo jeszcze opowiadałem ostatnio o tej takiej niepełnosprawnej osobie, co Maca kupiła za socjal. To mówiłem ostatnio, pamiętasz? MacBooka. Maca, nie McDonalda. Luzerem. I dla tych Amerykanów, którzy mają iPhone'y, to bardzo często oni uważają, Sporo, że guziku. tylko można mieć iPhone'a i nie mogą. Mam za biednych znajomych? No może tak, no ale to git, nie? Jestem ze slumsów. Sobie wyobrazić, że ktoś by nie miał iPhone'a. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Nie wiem, ja Samsunga mam od lat, jest git, ja lubię. Sprawdziłem różne Lika. statystyki i się okazuje, Nie, grzywnia że też. w Stanach między 49% i 60% Amerykanów mają iPhone'a. To nie wiem, który procent jest prawidłowy, ale powiedzmy, że 50% Ja Amerykanów też mają masa, iPhone'a. spoko Też jestem. czytałem w necie, że 136 milionów Amerykanów mają iPhone'a. I myślę, że jest tak ponad 300 milionów Amerykanów. I potem się dowiedziałem w necie, że Guziku. Polska ma najmniej iPhone'ów od każdego kraju w Europie. Że dosłownie No każdy. nie ma co się dziwić, ty. Ale to jest ważne na pewno to. On pewnie to powie, ale jest gigantyczna różnica w cenie iPhone'a więcej USA i chyba nawet między Niemcami a Polską, nie? Że w Polsce ten iPhone w porównaniu do Zachodu to on z 1000 zł drożej jest ponad nawet. To jest dziwne. W sensie oni tak bardzo mają w dupę Polskę, w dupie, że mówią, dobra, weź tam dużą cenę, da i tak tego prawie nikt nie kupi, to chociaż zarobimy na tym, że marża będzie większa i luj. Każdy inny kraj w Europie ma więcej iPhone'ów niż Polska. I mówię tutaj procentowo. Trochę mniej Jak niż Amy, ile? 11% tych ludzi w Polsce, którzy mają komórkę, mają iPhone'a. A na. Dzięki, kropce. Ta, wujek z Ameryki, filmik oglądamy mojego wujka z Ameryki. Procent tych ludzi w Polsce, którzy mają komórkę, mają iPhone'a. A na przykład. Ile? Niż Polska. I mówię tutaj procentowo. Trochę mniej niż 11% O, tych ludzi w 11. Polsce, którzy mają komórkę. Ty, jak 11? Ty, a ja znam dwie osoby z Ipchone. Ty, to dużo, to ja ponad średnią znam. Mają iPhone'a. A na przykład na Ukrainie to 18% ludzi, którzy mają komórkę, mają. Co? W dupę na Ukrainie? Na Ukrainie więcej iPhone'ów ludzie mają? Jak to możliwe jest? Ty, co jest w dupę? Ty, jak to możliwe? Bo ty, dobra, strzelam, że tam jest tak, że tam oligarcha jakiś kupuje na przykład 20 iPhone'ów, nie? I że dlatego średnia iPhone'ów to jest 20% na społeczeństwo, ale tam jedna osoba ma 20 iPhone'ów. A reszta ma w dupę Samsunga,
Jakiego Samsunga, Sony Ericssona w dupę. Albo Nokia. iPhone'a. Ale ogólnie w Europie i wszędzie na świecie nikt nie ma tyle iPhone'ów jak Amerykanie. Ale to jest ciekawe, że w Polsce. Dzięki Kubitonek za 15 lat. Witam. Tylko 11% Każdy ludzi Ukraińc mają ma Maca, iPhone'a. Bo to nie jest tak, że laptopa. Polska jest najbiedniejszym krajem Takiego w Europie. znasz? I nie mówię, że Polska to biedny kraj. Nie chcę, żeby ktoś to źle zrozumiał. Po prostu mówię, że A, rozumiem, nie mam możemy cię. powiedzieć, że Polska jest najbiedniejszym krajem w Europie. Może dlatego nie mają iPhone'ów. Nie, tak nie jest. Są biedniejsze kraje, które mają więcej iPhone'ów. No, I też Ukraina. przeczytałem, że 19% świata ma iPhone'a. To czemu w Polsce iPhone nie jest popularny? A w Stanach jest bardzo, bardzo popularny. Nawet bym powiedział, że jak jesteś w Stanach, to nie masz opcji. Musisz mieć iPhone'a, bo inaczej to ludzie będą się z ciebie śmiali. Może nie tak porządnie, nie tak jak w. Gen Z się śmieje z ludzi, co mają Androida. Zoomerzy, tak? Normalnie, zoomerzy. Filmach, że cię Ja po. jestem widzowie doomerem, ja to mam, ja w ogóle telefonu nie używam, nie? Ja jeszcze znaki dymne puszczam. Już nawet nie boomer, jestem Biją albo doomerem. coś, ale Po nawet prostu żyję. ostatnio byłam na kawalerce z chłopakami ze Stanów i ktoś się Mnie śmiał nie z obchodzi nic. Samsunga i się śmieli, że te zdjęcia są złe, albo że nie ma jakiejś aplikacji, albo że jest wolny, albo coś takiego. To myślę, że może kiedyś Amerykanie myśleli, że nie było lepszego telefonu niż iPhone'a. I rzeczywiście, może kiedyś tak było, ale Jak czasy się wyszedł pierwszy zmieniły iPhone. i teraz. Mi się wydaje, i może się mylę, że te najlepsze Samsungi, te Galaxy jakieś tam, chyba są lepsze niż iPhone'y. Ale może się mylę, można pisać w komentarzach. A dla Amerykanów. Ale w sumie się zastanawiam, w czym mają być lepsze, bo to wszystko już jest tak podobne do siebie. Że teraz to chyba jak lubisz ten system iOS, czy jak to się nazywa, ten Apple, nie? No to go masz. Ale tam poza tym się specyfikacje chyba już nie ma żadnych różnic. Wszystko jest takie podobne, to już się zatarło, nie? Nie może. Mnie zastanawia, gdzie on idzie. To idzie, no idzie przed siebie, luj. Różnicy. Nie ma żadnych statystyk, których możesz im przeczytać, które spowodują, że oni będą myśleć, ha, może rzeczywiście on jest lepszy. Nie. Dla nich iPhone to jest taka sekta, to jest religia. Oni mają No, w iPhone'a, sumie? pewnie mieli iPhone'a przez ostatnie 10 lat albo więcej. Nie. Ale w sumie, ja mam Samsunga od lat i nie wiem, czy mi się przerzucał na jedną markę. Już tak sprawdzone wszystko jest. Nie naciąłem się nigdy, mam farta widać. I raczej jak będę zmieniał, to nadal na Samsunga. To chyba tak już jest. Że jak się sprawdzi jakaś marka i dopóki się nie spieprzy ci coś, nie? Na przykład były jakieś kiedyś afera, że miały te Samsungi wybuchały, baterie. No to jak ktoś wtedy kupił Samsunga, to pewnie już nigdy go nie kupił potem. Ale jak ktoś tak nie miał, tak jak na przykład ja i ma chillera i zawsze się sprawdzało, no to raczej przy tym będzie już. I się nie zmieni tego. Może nie więcej, bo nie wiem kiedy iPhone wyszedł, ale. Solek, odpiszę ci ok dzisiaj po streamku, ale serio. Tak od początku może nawet mieli iPhone'a. I rzeczywiście w tamtych czasach to co, miałeś kupić Samsunga albo jakiś tam inny telefon? Nie. Nie mam Kupiłeś inżynier. iPhone'a, bo on był Wszystkie najlepszy. są I przez to, że doklejone. było najlepsze, to Amerykanie myślą, że to nadal jest najlepsze. I dla nich nie mogą sobie wyobrazić życia bez iPhone'a. Ja myślę, że oni myślą, że jakby mieli jakikolwiek. Mam Galaxy 23 Ultra i jestem zadowolony. A to jest ten taki, że te Ultra teraz to są Note'y, tak? Bo kiedyś był Samsung Note do 10 albo 11, nie wiem nawet. Ja to mam takiego starego Samsunga, chłopie. Samsung, już nawet nie pamiętam ile. 8? 9? Jest już tak stary, to ja to mam 6 lat albo 5 ten telefon. Może 6 już. Muszę zmienić, już mi lagić zaczyna, lagować konkretnie, ale po tylu latach, nie? Inny telefon, to oni by nie wiedzieli, jak go używać, bo on jest taki inny, albo taki skomplikowany, albo taki trudny do używania. I też oni spędzili tak dużo czasu w swoim życiu, żeby się śmiać z ludzi. Formacik i benzynówka. Nie wiem, no nagrzewa się już, bo jest starucha. 2 razy dziennie trzeba ładować, jak używasz. Ja to pa z powerbankiem chodzę, jak gdzieś idę. Którzy nie mają iPhone'ów, że oni by nie chcieli być
w ich miejscu. I myślę, że tym starszy jesteś, to tym mniej to jest ważne w Stanach. Ale mimo wszystko, jak ja byłem z moimi kolegami... No im starszy jesteś, tym wszystko. Masz wypieprzone jaja i masz w dupie. Tylko telefonik, tak mi się wydaje. Wszyscy, którzy mają powyżej 30 lat, to nadal była dyskusja o tym, czy iPhone, czy Samsung Galaxy jest lepszy. I wiesz, kto był agresywny i się śmiał z drugiego telefonu? Z Flip nie... 5? Nie wiem, co to jest Z Flip, co to jest za marka w telefonu. Samsung? Ja nie wiem, co to jest Z Flip? To jest ten taki składany telefon? Nie wiem, ja tych składanych to bym nie chciał mieć. Nie podoba mi się to w ogóle. Nie byli ci ludzie, którzy mieli Samsungi, nie. To byli ludzie, którzy mieli iPhony. To uważaj sobie, jak... Wydaje się, Pićka, i ukradli ci telefon 2 tygodnie później? Ty, serio? Mi nigdy nie ukradli telefonu i w sumie w dzisiejszych czasach chyba już nie kradną ludzie telefonów. Nawet nie wiem, czy to łatwo sprzedać taki telefon, jak ci ktoś ukradnie. No to kto to przyjmie? No nie wiem. Dziwne. Przylecisz do Stanów i będziesz miał Samsunga albo nawet gorzej, jakiś chiński telefon, wtedy oni cię zabiją, oni cię powieszą, cię tak podpalą. Co ty tak mówisz? Samo jak w dawniejszych czasach, jak oni palili czarownicę, tak zrobią. Myślałem, tobie. Że powie kogo innego, bo on mówi o USA, ale dobrze. Jak ty przylecisz do Stanów i będziesz miał jakiś chiński telefon, nawet nie przyjeżdżaj, bo oni cię zabiją. Okej, nie, chyba cię nie zabiją, ale chińskie telefony nie działają w Stanach. Są nielegalne, nawet nie można je kupić. I powiem ci od doświadczenia, serio? Przez to, że ja dawniej miałem ten, ja nie wiem, ten chiński taki Huawei, chujowy way, chiński chuj, tak chyba tak się nazywa. I ten chiński chuj to był dobry telefon, to był prawie taki sam jak iPhone, ale nie działa w Stanach. To jak poszedłem do sklepu, serio? Kupiłem kartę SIM i oni powiedzieli, hej, to chyba nie będzie działało, bo masz chińskiego chuja. Ja powiedziałem, okej, ale sprawdzimy. I sprawdziłem, włożyłem tą kartę SIM tego chińskiego chuja i nie działało. To musiałem kupić nowy telefon. To ty też lepiej sobie uważaj, jak masz chińskiego chuja, bo on nie będzie działał w Stanach. To w Stanach albo masz... Ej, serio tak jest, że działają chińskie telefony? Przecież chińskie telefony to jest ich masa. To tylko w Europie tak jest? iPhone'a albo masz Samsunga. I po angielsku to się wymawia Samsung. Samsung, nie Sung. Po polsku okej. Okay. Możesz mówić Samsung. Po angielsku Samsung. A i też wiem, że w Polsce jest taka inna chińska marka, tak Xiaomi albo coś takiego. To jak Amerykanie się śmieją z Samsungu i się śmieją z tych ludzi. Samsung, Sam. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Tupe Ameryka. Karoik zdał na Goliborde 5 zł. Ale składane telefony to są kozackie, odpalasz flimpę, wkładasz parówę w zgięcie i dociskasz i jazda. Czekaj, co w dupę? Odpalasz flimpę, wkładasz... No nie wiem, widzę, dziwne zastosowanie. Domi albo coś takiego? To jak Amerykanie się śmieją z Samsungów i się śmieją z tych ludzi... Najlepsze są te nowe iPhone 15 Pro Max, które jak przyciśniesz za mocno palcem do szybka tylnia, pęka, w sensie ta obudowa z tyłu, a telefon, aha, bo one mają szybkę, bo je się da ładować tam, jak to się mówi. Telefon przy pisaniu SMS-ów? Jak to możliwe? Co ty gadasz? To nie fake? A, indukcyjnie, no racja. Ludzie, którzy ma... Ty, to normalnie można ładować telefony indukcyjnie na płytach indukcyjnych? Ty, tych, co się normalnie tego? Że kła... Ty, ciekawe, czy by zadziałało. Mają Samsungi, to wyobraź sobie, co oni ci zrobią, jak się dowiedzą, że masz chiński telefon. Prawdopodobnie będą rzucać kamieniami w ciebie. Fuck you, go back to Poland, motherfucker. Okej, prawdopodobnie tak nie będzie, ale... Daj mu spokój się. Jest takie coś w Stanach, że jak nie masz iPhone'a, to ludzie mogą się z ciebie śmiać. I mówię tutaj o dorosłych. Jak jesteś dzieckiem, jak masz poniżej 18 lat, albo nawet bym powiedział poniżej 25 lat, działa to ładowanie. Inni młodzi dorośli i dzieci będą się z ciebie śmiać, że ty nie masz iPhone'a. To wiesz, jak w Polsce, i nie tylko w Polsce, ale w Polsce zauważyłem, że to jest bardzo popularne, bardzo typowe, że ludzie bardzo się martwią o tym, jak ich dzieci mają na imię,
przez to, że nie chcą, żeby inne dzieci się z nich śmieli. I jak ty jesteś takim rodzicem i byś mieszkał w Stanach, to byś musiał swoim dziecku kupić iPhone'a, bo inaczej inne dzieci by się z nich śmieli. I na pewno byś nie chciał, żeby twoje dziecko... 87% Gen Z ma iPhone'a? A 88% uważa, że kolejny ich telefon to na pewno będzie iPhone. Ty Gen Z w dupę, za dużo w dupie przypadkiem nie masz? Było tym jednym loserem w jego klasie, który nie ma iPhone'a. Ale prawdopodobnie jak ty byś był Amerykaninem, to ty byś miał iPhone'a. To w takim razie czemu córce albo synie byś kupił Samsunga albo coś takiego? Może przez to, że ich nienawidzisz i potem ty też byś się śmiał swojego dziecka? Był loser! I byś tak rzucał kamienie w niego? To wiesz, jak w dzisiejszych czasach tak wszystko może być przemoc? I... Co? A on gada z perspektywy USA, tam się o wszystko obrażają. W Polsce to dalej każdy ma w dupie i na Wigilię robi ciasto mu... Dzięki na 44 lata. Solek, witam. I wszystko może być znęcanie się nad dzieckiem? To w takim razie gwarantuję ci, że jakbyś mieszkał w Stanach i byś nie kupił swoim dziecku iPhone'a, jakby oni mieli jakiś inny telefon, który nie jest iPhone, to by był przemoc i znęcanie się nad tym dzieckiem. Ale oczywiście ludzie nie muszą widzieć twój telefon, żeby widzieć, że nie masz iPhone'a. Oni będą wiedzieć od razu, że nie masz iPhone'a, jak im wyślę... Ty, a jakbyś zakupił gufonika, jak cię nie stać? Gufon kosztuje 100. Na oko to wygląda jak iPhone, nie? Dzięki Foka za 64 lata. W dupę taki stary już, ale to jest tak piękne. Dzięki. Też SMS-a. Może się mylę, ale mi się wydaje, że w Stanach ludzie nie używają Messengera ani WhatsAppa, tak jak Europejczycy to robią. W Stanach tak dużo ludzi mają iPhone'a, że oni po prostu... Ile wsypujesz yerby, bo mi teraz aż ryj wykrzywiło. Może za gorącą wodę zalałeś, ale może, jeżeli nie, no to rzeczywiście za dużo wsypałeś. Lub pijesz jakąś bardzo mocną. Ta, co ja piję kurupi, ona jest coś łagodna. Albo ja już mordę do petów przyzwyczaiłem. Dzięki, rajdowy herszt. Co ty gadasz, jak ty za młodu telegrafem się posługiwałeś? No, też prawda. Po prostu wszyscy używają iMessage. Jak nie wiesz, co to jest iMessage, to jest po prostu ich SMS-y, jak masz iPhone'a. I oczywiście nie wiesz, co jest iMessage, bo... Amanda, to jest mocna yerba, z tego co wiem. Ja ją kiedyś piłem. Dość mocno w porównaniu do tej mojej. Tylko 10% Polaków mają iPhone'a. To może kiedyś słyszałeś o iMessage, ale to jest takie magiczne coś, o czym nigdy nie słyszałeś. Biedacy. Ty, a jak masz... Jak nie masz iPhone'a, nie? To jak mówisz o swoim telefonie? Bo ja zauważyłem, że jak ktoś ma iPhone'a, to on zawsze mówi iPhone, że kurde, zrobiłem zdjęcie iPhone'em, nie? Ty, chcesz pokazać coś zaraz na moim iPhone'ie, nie? I tak dalej. Wiesz, o co chodzi? A jak ktoś nie ma iPhone'a, to wydaje mi się, że tak nie mówi. Że po prostu... Że mam już telefon, albo... Nie no, komórkę już nikt nie mówi, ale... Telefon, nie? Albo smartfon. Ale nikt chyba nie mówi konkretnej marki, tak mi się wydaje. No, może z Samsungiem, bo jest taki zaraz po iPhone'ie, ale ja znam ludzi, którzy mają te Xiaomi, czy jak to się mówi. Czekaj, co tam jeszcze było? Ty, jest taka znana marka. Oppo jakieś jest? Nie pamiętam jeszcze. Tych Hinolów to jest 10. I oni nigdy nie mówią konkretnej marki. To musisz się zapytać, ty, co to za gówno masz nowe? I on mówi, no to jest, wiesz, Oppo, nie? Oppo. Albo coś takiego. Nie, okej, wygłupiam się. Ale iMessage, po prostu to jest twój SMS. I jak Honor? Wysyłasz komuś SMS... Honor to nie jest ten, co Dave mówił? Chiński, nie wiadomo co. Dobra, nieważne. Mesa to od razu ich telefon i twój telefon może zauważyć, może rozpoznać, że to nie ty wiem, masz Dino. iPhone'a i oni mają iPhone'a. I wtedy zamiast używać zwykłe usługi telefonu, to iMessage używa internet. I tutaj masz zdjęcie, że jak ty masz iPhone'a
i ta druga osoba mają iPhone. Dobra, ty, dyskryminacja ludzi bez iPhone, nie? To według mnie w jabłku powinni się w łeb puknąć. I dyskryminują ludzi. Mam nadzieję, że na Twitterze już podpalili Twittera. To wtedy to jest niebieskie. Ale jak ty masz iPhone'a to długo i ta druga osoba nie ma iPhone'a, to wtedy ten SMS jest zielony. I nie wiem, na ile to jest prawdziwe, ale widziałem w necie... Masz opój się konkretnie tnie? No nie wiem, no to chyba też z otwarta zależy, jaki konkretnie model. I słyszałem od innych ludzi, że jak oni dostają wiadomość, jak oni nie dostają SMS-a od kogoś i ten SMS jest zielony i nie niebieski, to oni wiedzą, że oni nie mają iPhone'a i myślą tak, co za biedak. I nawet widziałem to w necie, ale oczywiście internet to jest najgorsze miejsce na świecie i słyszysz tam głupie rzeczy. To nie wiem, ile na ile biedaku, to jest prawda. Ale z tego, co słyszałem w necie, to niektóre dziewczyny mówią tak, jak on nie ma iPhone'a, to ja nie pójdę z nim na randkę. Oczywiście w Stanach, nie w Polsce. Albo może takie coś w Polsce też istnieje. Dlatego tak, musisz być sigmą, pieprzyć takie baby, nie? I idziesz na siłownię, bierzesz sterydy, kolega cię fajnie asekuruje przy przysiadach. Wiesz, o co chodzi? No, to jest życie. Daj znać. Trochę mi się wydaje, że w Polsce jest na odwrót. Jo. Że jak ktoś ma iPhone'a, to wtedy ludzie się z nich śmieją, że tak, o, kim on myśli, że on jest? Że on ma iPhone'a? Tak myśli, że on jest lepszy od nas? Ale tak, prawdopodobnie, oczywiście. Jak ktoś mieszka w Polsce i się śmieje z kogoś, kto ma iPhone'a w Polsce, to prawdopodobnie jest zazdrosny, bo nawet nie ma telefonu i musi wysyłać jakieś gołębie, że tak pisze coś na takim małym kawałku papieru i tak musi przywiązać do nogi tego gołębia i tak wysyła to. Albo może ten człowiek ma gorszą sytuację niż tą sytuację z tym gołębiem i ma chiński telefon. Jak masz chiński telefon, to wspierasz komunizm. Nie, okej. Rel. W Chinach nie mają komunizmu. Oni tylko udają, że to jest komunizm. Ale i tak wspierasz Chińczyków. Jesteś z siebie dumny? To co, możesz sobie wyobrażasz, jak oni wreszcie zaatakują Amerykę i Europę i tak wjadą do Polski czołgami? To co, ty tam wyskoczysz i powiesz tak, nie zabijcie mnie, bo ja miałem chińskiego chuja. Ale wracając do tego, że Amerykanie uważają, że Samsung jest dużo gorszy niż iPhone. Ja myślę, że oni rzeczywiście tak myślą, że oni myślą, że kamera jest dużo gorsza, że on jest jakiś wolny, albo że nie ma... Dzięki Wattambur za 6 lat. Będzie live z sanatorium? Kiedyś? No, zależy. Dziadki mówią, że nie pokażą wizerunku, nie? To chyba dopiero z ich pogrzebu zrobię... jakieś tam aplikacji, albo że po prostu to jest słaby telefon. Ale muszę powiedzieć, że jak ty sam kiedykolwiek miałeś taniego Samsunga, to pewnie się nie dziwisz, że ludzie mogą tak myśleć. Bo ja osobiście miałem najlepszego Samsunga i miałem chyba najgorszego Samsunga. Jest bardzo, bardzo duża różnica między tym najlepszym Samsungiem i tym najgorszym. To może Amerykanie myślą, że wszystkie Samsungi są takie złe, jak te najgorsze Samsungi. Ale z iPhone'em no mniej więcej jest tylko jeden rodzaj. Oczywiście są różne numery. Jest iPhone 10, 11, 12 i tak dalej. Ale mniej czy więcej... Czy będzie jakaś gra dzisiaj, czy tylko Dave? Dave tylko. To jest ten sam telefon. Ale jest duża różnica między tym najtańszym Samsungiem i tym najdroższym. I tak jak mówiłem, mi się wydaje, że te najnowsze Samsungi, te najlepsze, to chyba mają lepsze kamery i może są ogólnie lepsze i szybsze niż iPhone, ale może się mylę. To daj znać w komentarzach, co ty myślisz o iPhone'ach i Samsungach i chińskie chuje i Xiaomi, albo ja nie wiem, co się nazywa, Xiaomi. I napisz, który telefon ty masz. Prawdopodobnie nie iPhone, loser. To jak masz zamiar przylecieć do Stanów, to weź wyrzuć twój paskudny azjatycki telefon do śmieci i kup iPhone, bo inaczej ludzie będą rzucać kamienie. To jest jakaś polska marka smartfonów? Jakakolwiek? Nawet, że takie gówno sprzedają, ale jest. Czy nie? Manta? Jaka w dupę Manta? Telefon Manta, zobacz. Ale co? Mówię smartfon, ty ci rozumiesz, co ja mówię? To jest... Ja rozumiem, że ze starym macie takie telefony, ale nie o to chodziło. Chłopie, to ze starym bierzesz na wykończeniówkę, a nie tego, nie? Co ty pokazujesz? Ciebie. Ale to coś śmieszne jest, że iPhone też jest robione w Chinach, nie? Tylko, że było tak wymyślone w Stanach, ale akurat pod tym względem to
mam szacunek dla Amerykanów, przez to, że oni kupują amerykańskie produkty. Okej, może to nie było zrobione w Stanach, ale ta firma jest amerykańska i te wszystkie pomysły są... Szczyt polskiej inżynierii ma iPhone. To jak Polska by miała swój telefon, który był wymyślony przez Polaków i wymyślony w Polsce, mimo to, że jest produkowany w Chinach, to pewnie wy też byście kupowali ten polski Hammer? Telefon. Tylko co jak ten jest? Telefon by się nazywał, tak? E-telefon? O kurde, stary, ale zajebisty e-telefon, który jest produkowany przez Jabłko. To ma sens, bo Polska... Ty, ale polska firma od telefonów Onion. Dobra nazwa? Ty, jakby to świat podbiło. Ugryziona taka cebulka. O kurde, fajne. A bardzo duży jabłek. Nowy iPhone, zrobione przez Jabłko. Produkowane w Chinach. To daj znać w komentarzach, czemu ty uważasz, że iPhone jest najlepszy telefon na świecie i czemu ty wyrzucisz twój paskudny telefon, który nie jest amerykański, do śmieci teraz. Nie, ale tak poważnie, daj znać, czy zauważyłeś to, że rzeczywiście Amerykanie mają iPhone'y. A i czy kiedykolwiek rozmawiałeś o iPhone'ach z Amerykanami, bo z jakiegoś powodu oni tak będą bronić iPhone'y do śmierci. I to chyba wszystko na dzisiaj. Zobaczymy się niedługo, to na razie. Wujka cześć. Mam, no wujek z Ameryki, ale on w ogóle telefonu nie używa, bo mówi, że jakieś tam fale sobie mu raka mózgu będzie miał i on nie używa komórek, nie? Mówi, że komóry to nie używa. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!